Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Supermarket Simulator. Zbieramy, słuchajcie. O, muszę chyba zejść z drogi. No. Także zbieramy, słuchajcie, na kolejne licencje, a przede wszystkim na rozbudowę naszego sklepu. No, bo już tutaj więcej półek jakoś tak nie wejdzie, zanim kupię licencję. Oczywiście są miejsca na tych półkach, ale obawiam się, że niektóre towary nie mieszczą się w półkach, a będą musiały na przykład w takich zamrażarkach, albo jeszcze jedna lodówka. I tu będzie problem, bo jeszcze może tutaj bym zmieścił, tylko gdzie bym tą położył? No nie wiadomo, także, a jak wiadomo, to chodzi o pieniądze. Więc będę musiał jakoś to w przyszłości inaczej zorganizować. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Może, kurde, jakbym tak w tamtą stronę, tutaj zrobił tak. I z drugiej strony tutaj tak. A tu wszystko półki porobić, kurcie. No nie wiem, coś trzeba na pewno wykombinować. Ale to na razie w przyszłości. Brakło mi w ogóle pieniędzy, dużo wydałem pieniędzy, słuchajcie, na towar, pozamawiałem trochę, tak wiecie, że widzicie, i trochę tych tutaj półek tutaj jest i towarów więcej, więc po prostu, no niech coś robi nasz tutaj Franek, oprócz pilnowania mojego roweru, niech zajmie się też normalnie znoszeniem towarów na półki, a nie będę mu płacił, słuchajcie, $90. Tak od, no, w sumie to nawet nie wiem, tracę przez to, kurde, tak szczerze powiedziawszy, przez to też nie zamówiłem jakiegoś towaru, już nie pamiętam co, miałem domówić, ale nie pamiętam co, coś miałem domówić, widzicie, no, miałem coś domówić i po prostu nie mogłem, bo brakło mi po prostu funduszy, także, no, nie jest lekko, no ale już się do niego przyzwyczaiłem, do tego Franka. Niech tam nosi, niech mi trochę pomaga. Aczkolwiek, wiecie, wam powiem coś jedno. Jest mi... no dobra, mamy pierwszego klienta. Aha, drugiego klienta. Karta 22-34. Troszeczkę mi, kurczę, bałaganu to trochę robi, tak czy siak. 28. Bo jednak to wiecie, jak sam gdzieś odłożę, to wiem, gdzie to położyłem, nie? A tak to, no niby tam on też tak, ale jakoś tak, no nie, cały czas mi coś tam nie pasuje, nie? Nie pasuje mi, bo ja nie wiem, czy on to wziął, czy to wyłożył, czy tam, a trochę takie, wiecie. Ale już trudno, już tam nie będę psioczył na niego. Niech już sobie tutaj pracuje. Żeby nie było, że ja jestem jakimś sknerą, no. 17.36, no. O, on tylko, a myślałem, że tylko towar wynosić z magazynu do kosza, no. $19. Albo tylko pokazuje, że coś robi, nie? Aha, sushi miałem to duże zamówić chyba, tak, ale to już totalnie mi nie starczyło pieniędzy. Może domówię jeszcze 4.70. 7. Sobie na sushi mnie teraz stać, to mogę domówić. Już idę. Sushi, cyk. Ale 400 coś kosztuje. O kurde, aha, bo ja za dużo zamówiłem. $291 pur hejs. Dobra, i teraz tak. Wezmę, niech on to sobie tam wyłoży. Już. Ale szybki jestem. 76, 57, 31, 51, 4, 39, 4, 25, 39, bardzo, 3, 26, 3, bardzo. 92, 26. Uj! 26. Proszę bardzo. 4,78. 4.
78. 25. Rzadko się tak zdarza, żeby 25 te wydawać. Jest dla mnie śmieszna w ogóle ta, ten pieniądz, 25. Przecież nie ma takiego pieniądza, nie wiem. Co oni chcieli? Czy się pomylili? 19. 38, 25, 38. Proszę bardzo. No, tylko narzekają na to, że są, wiecie, full, nie? 34, 25, 35. Że kolejka, no, że kolejka. No ale to dobra tam kolejka, kolejka. To tam kolejka nie jest tak ten. Jak już... Wiecie, ludzie przychodzą tam, gdzie taniej. No, u mnie jest najtaniej, więc nawet co z tego, że kolejka jest, no. I tak przychodzą ludzie. 84 grosze. Dziwne. Co tam powiedział? Kto tam coś powiedział? No tak, no. Właśnie, że no narzekałem, że full kolejka. No ale 50 ludzi, nie? 16, 28. Dobra. 30, 07. Czekajcie, zapalę światełko. 36, 69. Dwadzieścia dwa, 84. Dobra. Karton 20, 88. 68, 50, 68. Bardzo. 5, 22, 36. Proszę bardzo. 44, 32, proszę bardzo. O kurde, ale uła, o 10 dolarów za dużo. O 11. 44, 32, proszę bardzo. Proszę bardzo. Już nie powiedziałem, że czy mogę być winny grosik. Proszę bardzo. Dziewięćdziesiąt pięć, 63, proszę bardzo. 60. Proszę bardzo. 6,70, proszę bardzo. 53, 56. Proszę bardzo. 51, 05. Proszę bardzo. 37, 98. Prędzej nawet kurczę zatrudnię kolejnego, żeby nosił towary, niż kasjera, szczerze powiedziawszy. Bardzo. 22, 83, proszę bardzo. Proszę bardzo. 48, 28, proszę bardzo. 25, o, proszę bardzo. Proszę bardzo. 17. Proszę bardzo. Widzicie, już narażam. 2,41. 25,30. Proszę bardzo. 2.
Proszę bardzo. 61. Proszę bardzo. 45, 73, proszę bardzo. 18, 64, proszę bardzo. 69, 86, proszę bardzo. Ostatni klienci, słuchajcie. Proszę bardzo, dziękuję, dobranoc. 8.31. Proszę bardzo. No i dobra. Dużo nie zarobiłem, chyba. Mocno straciłem. Ale no właśnie. No i widzicie, i teraz jest problem, bo gdy... Aha, tutaj wynosisz. Dobrze, tylko teraz właśnie jak ty to robisz? Jak ty działasz? Nawet nie chce się ze mną spotkać ten. Bo tak, dajmy na to, no, sól. Sól gdzieś była tutaj. Gdzie ja tą sól? Tutaj jest. Mogę mu pomóc troszeczkę, wiadomo, nie? A, to mu pomogłem. Gdzie, teraz nie wiem, ile czego jest. Czy on coś tam powykładał? A nie mam też tyle funduszy, żeby tak, wiecie, zamawiać. No teraz mąkę bym zamówił. Widzę, a nie wiem, czy on tam ma na składzie, czy nie ma. Cholera wie, nie? Mąkę bym domówił. Ser. I takie inne rzeczy. Dobra, ale kończymy ten dzień, tak czy siak. 54 zadowolonych. Straciliśmy 1143. Także w plecy dzisiaj utarg. No ale dobra, mamy tak. Mąka poszła w górę. Od razu tutaj wezmę sobie... A nie, to chyba tamta ulubiona mąka. Tak. No i dobrze, 6,20, ładnie. Czyli 6,15 sobie ustawimy. Okej, 6,15 sobie ustawimy. Tutaj pan tu cały czas łazi. Dobra, nie chcę łazi, ja zapłacę podatki od razu. Nie chcę tam łazi. Może jeszcze z dwóch, jeszcze z jednego może zamówimy. Ile tam kosztuje kolejny? Też 90 i 100. Kurde. Dawaj. Niech dwóch nosi, o. No i teraz niech to nosi. I później jak oni staną, to dopiero wtedy będę wiedział, co i jak. Niech się zajmą właśnie. Ej, to są spoko. Wiecie co, zazwyczaj ostatnio to też tak jest, że teraz pracodawca czy tam w takim sklepiku to już nie zajmuje się, wiecie, noszeniem, tylko po prostu ma tyle obowiązków. I to nie to, że dlatego, że bo mu się pasjansa się włączy, tylko dlatego, że po prostu ma tak zarąbanie papierkowej roboty, że to się w głowie nie mieści, nie? Dobra. Co poszło? Ja muszę sprawdzić, co poszło w górę, co poszło w dół. To są najważniejsze dla mnie informacje. Woda w górę też poszła. Zwykła mąka w górę. Dobrze. I czekoladki. Czekoladki i woda. Czekajcie, najpierw może wodę poprawimy. Cenę. Woda. 2, 3, ale nie ta chyba, widzicie? Ta chyba woda tutaj. 2,82. Nie! Która kurwa woda? 2,82, no to 2,77. To jak woda poszła w górę? Może... Nie, to też nie. 2,30. To co oni? Oni popoprawiali te ceny? A zobaczmy tutaj. Czekoladki. 3,61. No to tutaj nie jest poprawiona. 3,56. Dobra. Kurde, to co tam za, co za woda poszła w górę? Ta, butelkowa. Czekoladki. Ta mąka poszła w górę. Czekoladki. A co poszło w dół? Też w dół też coś tam poszło.
Chyba przejechałem. Chyba przejechałem. Jeszcze te żółte, te zielone strzałki w górę to jeszcze to jakoś tak zauważam. Ale kurde. Ale ty, to coś nie tak, bo to nie to poszło. No coś mi się tutaj wydaje, że. Że przekłamują mnie tu. No dziwne. Dziwne. 2.30, 2.25. Tu nic nie ten. Dobra. A jeszcze pracują. Dobra. To niech pracują. A ja sobie tutaj popatrzę, co tutaj by dokupić. No jajka. Można by było w sumie ser. A tuś wykłada pan. O, jajka wykłada. Dobrze, to nie wykłada. Ale ser dokupimy. Ser. Tutaj jest ok. Teraz sok jabłkowy bym dokupił. Jabłkowy, dobrze. Parmezan. 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 Jogurciki chyba też. Bo to one są trzy piętra chyba się stawia, nie? Ta. Jogur. Ciki, dobrze, mozzarella, dobra, tuna nie, woda tamta też nie, masło, jajka też są, ser ten nowy, teraz tutaj ten, steki, 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 tutaj wszystko jest niby teraz, aha, jeszcze to, bo to się nazywa jak? Welchop. Czyli to są no tutaj te. Welchop. Nie, napiszemy Welchop. Czekajcie, co znaczy Welchop? Kotlet, po prostu kotlet. Kotlet cielęcy. Kotlet cielęcy. No ale człowiek się angielskiego nauczy też. Dobra, tutaj jest, to jest, to jest. Mąka jest. W sumie nawet szybciej powiem wam szczerze, czekam, ten cukier wezmę. Teraz mniej nawet rzeczy, kawę. Kawa to nawet razy dwa wezmę, zamówię. Pastę. Pasta. Przejdę się tak nawet po sklepie. Ooo, mąka supreme. Razy dwa. Spaghetti. Spaghetti. Czemu to mleko tak drogie jest? 11-16? Nie. Dobra. Kurczaka. Kurczak. Dobra. Pizza. Pizzunia jest. Jak tam fryteczki? O, frytki można też zamówić. Frytki. Dobrze. No, tak dużo nie mam. O, to pastę nowe też wezmę. Trochę zarobimy sobie teraz. Kawa. Nie, herbata. No, jeszcze jest. Kawa ta nowa. No też jeszcze jest. No ale zamówimy. Kawa nowa. Niech tam sobie wyłożą. Miód tu jest. Te chrupki miodowe mogę wziąć. Miodowe. Cukier Pablo jest. Ciastka. Czekoladki. Bonbeki. Mogę domówić. O, tutaj ładnie wyłożyli już. Wezmę ten płyn do okien. Czy tam do szyb, nie? Jak kto woli. Mydło. Mydło, jaja level. W każdym jeden brakuje. No to wezmę jaja level. Papier. Toaletowy. No i słuchajcie, to by było tyle. To ja dużo tak nie zamówię już dzisiaj. Czekajcie, jeszcze muszę chyba podatki. Nie pamiętam. Czy ja zapłaciłem podatki? Zapłaciłem, dobra. No i tak, no dobra, no to zamawiamy, tak. Ser. Oni już też powinni tak moim zdaniem nosić, nie? Nawet stamtąd ten, bo ja muszę im to przynieść. Sok jabłkowy, parmezan. Parmezan tu jest. Parmezan,
Jogurciki, one gdzieś były tutaj. Tu są, dobra. Jogurciki, mozzarella. Niektóre to nawet może i niepotrzebnie, ale wiecie, to już przy przyszłości nie będę tego już kupował na przykład, nie? Mozzarella to nawet wezmę dwie. Przecież kurczę, nie, bo pieniędzmi, wiecie, bo to steki, kurde, czy tamten, to steki, one są drogie rzeczy. Kotlety cielęce. Gdzie one są tutaj? Tutaj, wilczo, dobrze. Zobaczcie, jakie drogie, skubane. Potrafią być. Cukier ten zwykły. Ten mój. Ten. Cukier, dobra, to zamówię, bo tu już trzeba kawy dwie. Kawy dwie. Pasta raz. Mąka ta supreme. Dwa razy. Spaghetti raz. Kurczak raz. Frytki raz. Pasta ta nowa. Tutaj jest. Tu jest. Kawa też nowa. Gdzieś tu była. Jest. 10 już, dobra. To tam już mamy 855. Chrupki miodowe. One gdzieś tutaj były. Tutaj są. Ciastka. Tutaj. Tutaj. Czekoladki. Tutaj. Bombeki. Tutaj. Płyn do szyb, czy tam okien. Tutaj. Mydło. Tu. Jaja. Level. Lewewel, tutaj i papier toaletowy, tutaj, może dwa kupię, dobra, full case, no i dobra, i teraz tą, i to wszystko wrzucę, no i nawet mogę puścić czas, niech se tam noszą, albo nas noszą tutaj, teraz tak, kawa, obojętnie gdzie w zasadzie, aha, tu są. Chemię to jak gdzieś tutaj odkładałem, tutaj chyba, tak. To tam. W sumie to obojętnie gdzie. Tak na. Patrzcie, jogurciki. Aha, jogurciki chyba są, a nie wykładają też tak wszystkiego. Gdzie to cukier był? Nigdzie chyba jeszcze. To niestety tam będzie. Dobra, i to tylko poprzynoszę. On się tuż na, poznoszą to wszystko. O. Tu już nie zmieszczę, widzicie? Dwa kartony ty kupiłem jaja level, level, ale nie zanieśli, nie? Sok. Tutaj. Papier. To im wrzucę na górę. A niech sobie dźwigają. Płyn. Nie wszystko tak kurczę na raz tam. Kawa, tu jest ta, a tu już nie było nigdzie kawy takiej. Dobra, to nie będzie tam. Pozmieniał im trochę. A co? Mozzarella. To w sumie nie tu. Tu jest. Nie, to nie jest parmezan. A mozzarella to gdzieś chyba indziej odkładałem. Dobra, niech sobie tu będzie. Kawa. O, kawa. To też gdzieś tu kurde zamawiałem chyba tą kawę dwa razy. Czekajcie. A tutaj jest, dobra. Mąkę. Sypkę gdzieś tam też tą mąkę odkładałem. Już teraz nie pamiętam. Czekajcie, tam jest pasta. Tu jest mąka. Nie. Tam jest pasta, no to tam niech będzie. Kurde, no. O. Mąka, proszę bardzo. Dwa kartony. Bombeki, cukiereczki. Tam niech położę. Teraz zarzucę sklep. Niech będzie już czynny. Kurczak. Tu niech tutaj. Jakieś sypkie rzeczy, to nie, tu jest, czekajcie, tu jest chyba to, nie,
Nie, bo to jest pasta, tam to chyba ryż, tak. To nie będzie tam. Ciastka. Niech będzie tam. W przyszłości to trzeba będzie, kurczę, jakoś tutaj to ogarnąć, ale na razie to... Na razie to nic nie ogarniam. Czekoladki. Czekoladki tu gdzieś też tam wysoko gdzieś włożę. O, tu gdzie jajka. Nie, jajka są tu. O, tu. Może. O, mozzarella, o. Gdzieś tam była ta. A, to tam, no to źle odłożyłem, ale dobra. Frytki to położę tu. Ser. Tu już tam nie będę. Bo zaraz będą mnie wołać. Dobra, już teraz tutaj powykładam to wszystko. Nie mam teraz czasu. Aha, te steki. Czy one gdzieś były? Chyba nie. To nie są. Nie. No, niech se tam będą. Już pierwsi klienci? Już prawie, że pierwsi klienci. Jogurciki. Dobra, już tutaj. A! Czekajcie. Nie, dobra. Dzień dobry. Pierwsi klienci. Karton. Dobrze, proszę bardzo. 97, 89, proszę bardzo. No trzeba zbierać kasę na rozbudowę. Na rozbudowę, słuchajcie. 30,75. A potrzebujemy 4000. Ponad. Jeszcze z towarem, nie? Także od groma pieniędzy potrzebuję. Także nie wiem, czy nie zwolnię jeszcze tych kolegów. Już nawet nie wiem, który jest który. Nawet nie przypatrzyłem się, nie przypatrywałem się temu drugiemu, co przyszedł do roboty. $7. Także zupełnie nie wiem. Nawet jak ma na imię. 48. W sumie ten pierwszy to też nie wiem jak ma na imię. Po prostu jak go jakoś tam nazwałem. Ale nie piętaszek. 16. Proszę bardzo. 27. 61. Proszę bardzo. Proszę bardzo. 32, 69, proszę bardzo. 32, 54. Może oni, wiecie co, roznoszą towar jak brakuje po już tam parę, nie? Nie, że jeden. Się nie opłaca im nosić, bo to wiecie, zaraz ktoś nowy ten 42. Zaraz ktoś nowy przyjdzie i coś tam kupi. Także mi się wydaje faktycznie, że to po prostu oni sobie tam czekają, na przykład jak dwie ze trzy rzeczy zejdą. No bo były, tam brakowało czegoś na półkach, a nie zanieśli, nie wyłożyli, więc mi się tak wydaje, że... Siedemdziesiąt dwa, 11. To 33, 84, bardzo ładnie. 68, 50, 60, bardzo ładnie. 8, 84. A może weźmiemy tą pożyczkę? Kurde no. Bo też jakiś taki progres musi być, nie? A nie, że tam teraz będę 4 odcinki zbierał pieniądzory. No coś tam się zawsze dzieje tutaj w tym sklepie. Jak nie licencja, to jakieś zakupy, to jeszcze teraz na przykład zatrudnienie pracowników, sprawdzenie na kasie. Tylko że ten na kasie, no tak czy siak będę musiał go zatrudnić, tylko że po prostu teraz to jest nieopłacalne dla mnie. No bo co będę robił? Patrzył się po prostu i co? Jeszcze jakby było tak, że on się po prostu faktycznie naucza i będzie też tak zasuwał jak ja, no to tak, ja rozumiem. To lata wprawy, nie? Tysiące klientów,
obsłużonych, no to i po prostu doświadczenie leci. 97. Nie mogłaś pani lepiej? Zaraz, chwila. Już mnie zdenerwowała. A tak było dobrze. Zadążałem. Muszę przyspieszyć. 122. 77. No ciekawe, jaki rekord był tutaj. Tak, 122. No dobra, zobaczymy. 122. Był na razie rekord. 122. Pan 122 zapłacił. 121. O, blisko. 127. 122 było chyba 77, tak? Chyba jakoś tak. 78, 54. Może tutaj będzie mi ciężko tak szybko zerkać, ile wydał pan na ten, jakby zapłacił, wiecie, pieniędzmi. 38. Rzadko zerkam. Od razu patrzę, ile wydać mam. No właśnie. 150, ok. 36. O, tutaj bardzo ładnie pan. 150, rekord. 132, no ale zaczynają się takie już ponad 100 zakupy. No ale to jest właśnie kwestia licencji, nie? Bo się trafi w końcu na jakieś takie artykuły, gdzie po prostu są bardzo drogie. Te sushi, nie? To są strasznie drogie rzeczy. 34,07. Dwadzieścia pięć, 89, 42, 75. Sześćdziesiąt siedemdziesiąt siedem. 42,02. 55,74. 62. 60, ale ten wywalił. 64,90. 75, 90. Kurde, ale zobaczcie, nadążam. Już jest niby 9? Chyba ostatni klient. Albo chyba kurczę, albo może za mało klientów, słuchajcie. Jednak kolejki. No nie wiem. 109, 23, zaraz się przekonamy. Tak, ostatni klienci to byli. No dobra. No to co? Cyk? Nie, 54. Wszyscy zadowoleni. Zarobiłem 1157. Uuu, kurczę, jeszcze jakby tak. Tylko, że tak, no teraz 1157. A czy przyszło 2500? Jakbym teraz zrobił 2500. I 1300 bym wydał. O, to jeszcze z 2 dni, słuchajcie, takiej pracy i może by mnie stać było na to, żeby po prostu soda poszła w dół. Soda poszła w dół. Jak poszła w dół, jak nie poszła w dół? Kurwa, przekłamują mnie. Czekajcie. Jak to możliwe? To nie ta soda, ta kola. Tu jest 2,58, 2,53. Kurde, co ja wpisuję? 2,53. Ok, dobra. Ok, no dobra. No to tak mniej więcej by to wyglądało. Tu sobie jeszcze noszą.
Niech noszą. Dobra, niech noszą. Teraz ja popatrzę, co tutaj brakuje i pozamawiam, nie? No dobra, widzicie, jest trochę więcej czasu, nawet chyba trzy takie te się wyrobimy. Ale tak, jajka. Jajka, ser, woda jest, mleko. Mleko, sok ten pomarańczowy jeszcze jest, cola turko. Turko, jajka, czteropaki. Jajka, czteropak, cola zwykła. Soki są, parmezan. Parmezan, parmezan, jogurty chyba są, mozzarella, jest woda, ta nowa, woda nowa, masło jest, jajka dwunastki, ser nowy też w sumie, no wezmę ser nowy, czy oni już przestali pracować? Fajranty, tak? Dobra, czyli już mogę się zająć. Czyli tak. To wszystko chyba tu jest. Steki. Nie wiem, czy są steki. Czy ja mam steki? Tak. Ale widzicie, nie wyłożyli. A zobaczcie. No, tak jak trzech brakuje, czy coś. Oni nie wyłożą tego. Kurde, dobra. Steki. Chyba, że. I tak nie wiadomo, czy jest, czy nie ma, nie? Tak jak ta ryba. Gdzie ona jest? Tu? No właśnie. Nie wywalą tak wszystkiego. Tak, i teraz człowiek się zastanawia, czy jest, czy to domawiać, czy nie domawiać. No tutaj chyba jest. Teraz tak, chleb, olej. Olej muszę wziąć. Herbatę też wezmę. Herbata, mąka jest jeszcze. Teraz czokapik. Czoka, pik, cukier, jest, kawa też, pasta, pastę wezmę, to jest mało jej tutaj ogólnie zawsze, masło orzechowe wezmę, orzechowe, sól, basmati, olej z oliwek, nie trzeba, mąka supreme nie trzeba, spaghetti nie trzeba, mleko. Sześciopaki, kurczak, dwa kurczaki, razy dwa, kurczaki razy dwa, teraz tak, pizza to jeszcze jest, frytki, no frytki mogę wziąć, frytki, dobra, teraz tutaj, pastę nową wezmę, pasta nowa, herbata też nowa, kawa nowa, razy dwa, cukier nowy, dobra, teraz tak, ten cukier Pablo, nie trzeba, ale tutaj muszę ten, te chrupki miodowe, miód, ciastka są, bonbaki mogę wziąć, taki, ten, ziemniaki, szampon, o, tak mogę w domu mówić, szampon, i to jest tak, płyn do okien wezmę, płyn do okien, mydło, znaczy tam pastylki na pewno, pastylki do zmywary, mydło wezmę ten Yoyo Level, nie, papier toaletowy. Razy dwa. Dobra, do zamówimy. I ten. I teraz tak. Najpierw jeszcze rachuneczki, niestety. Pay. Dobra, i mamy 2700. Teraz zamówimy, tak? Czekajcie. Dobra, no to tak. Czekajcie, bo tutaj mam kurde tą listę, to nie skreślam tych poprzednich. Żeby nie zamówić to czasami teraz. Dobra, czyli tak, jajuszka. Cyk, ser, cyk, mleko, cyk, cola. To tak też cola, jojka czteropak, gdzie one są, tu są. Jojka, cola zwykła.
Kola zwykła też. Już 6 rzeczy, dobra. Parmezan. To niżej był tutaj. Parmezan. Woda nowa. Bottle water. Montcook. Jakiś kurcze Montcook. A tamta jest jaka? Po prostu. Aote. No i teraz bądź mądry. Dobra. Jajka tutaj. Te. Ser nowy tutaj, tu, dobra, zamówimy, 194, dobra, na razie nie jest źle. Teraz tak, olej, herbatka, jest, Chocapic, jest, pasta, jest, masło orzechowe, ono gdzieś tutaj, sól, tutaj, basmati, tutaj, mleko sześciopakowe, gdzieś tu było, tutaj, co tu pisze? No właśnie, co tu pisze? Gdzie co teraz tak zamówię to? Tak, czekajcie, co tu jest? Co ja zamówiłem? Mleko sześciopak. Co tutaj napisałem? Aha, kurczak. Kurde, kurczaki. Ejku, kochany. No, ale jazda. Kurczaki. Dwa razy. Frytki raz. Pasta nowa. Tu jest. Herba. Herbatka. Nowa. Tu jest. Kawa nowa też. Tu jest. Nawet dwie. Cukier nowy. Czyli ten brązowy tak zwany. Tu jest. Miodowe te chrupeczki. O, tu gdzieś tutaj, kurde, wyżej. Nad miodem chyba jeszcze były jakoś tak. Czekajcie, chyba przyjechałem. Tu, nie. Gdzieś tutaj muszą być. Tu, tak. Miód. Przy okazji, dobra. O kurde, 500. Kurde, kiedy ja zarobię? Bąbeki, ziemniaki. Szampan. Do włosów, płyn do okien, tutaj, pastylki do zmywarki, tutaj, mydło, tutaj, papier toaletowy, dwa nawet, dobra, no i właśnie, kiedy ja zarobię, nie mam pojęcia, a oni nie noszą, stoją, widzicie, stoją jak te jełopy, bliźniacy chyba, no jak, i kurwa się tam gdzieś patrzą, nie wiem. A macie tu, kurde, a rupta już. A on takim, a takim tu, o. Nie będę tutaj, się będę patyczkował. Co on tu wziął? A, no to masz to tu. Nie będę teraz, będę to wszystko tak, o. Jak po prostu idzie. Tak. Teraz się do roboty wzięli. Gorzej jak po prostu, wiecie, no tutaj był ten ser jakiś, o, tu był ser. No właśnie. Muszę się, kurde, poprzyzwyczaić. Widzicie, tu miałem wody. Już nie mam wody. Właśnie. O, nie trafiłem. Pach się śmiał ze mnie. Kurczaki to wiem, że dwa razy zamawiałem. Może będę wiedział. Gdzie odłożę? A, czekajcie, chemię. To sobie tutaj odłożę. O. Muszę kiedyś to tak porządek z tym zrobić. Wiecie, żebym się nauczył. O, kawę to muszę gdzieś. Że tutaj. A, widzicie, teraz mydło wziąłem. Mydło. Mydło to w ogóle zamawiałem wcześniej? Tak, gdzieś tutaj.
kawy chyba mi ukradł. Tak, tu była. Parmezan. Coś. A do lodówki to widzicie. To wiecie, tutaj bym na przykład coś rzucił. Tu jest parmezan chyba. A nie, a się pomyliłem. No właśnie. Czekajcie, a co tam jest? Ciastka. Aha. Żeby jeszcze odkładali na. Wiecie. To tutaj. Mleko to do lodówki gdzieś tutaj byśmy musieli umieścić do lodówki. O, tam. Jajka, no to też do lodówki, czyli też gdzieś tutaj takie zlodówkowate. O, tutaj są jakieś jajka, dobra. Bombeki i coś takiego na słodko, to bym tutaj na przykład odkładał na słodko. Herbatę, takie sypkie, ale coś do picia, no to też był gdzieś tutaj. To wiem, że gdzieś tutaj były, ale teraz nie znajdę. Tym bardziej, że tam jajka, to tam położę. Olej, no płynne, ale nie do picia. No to mogę tutaj, olej z oliwek był. To wezmę ten olej. Wcisnę. A tutaj to są do zmywarki, takie rzeczy. Tutaj, proszę bardzo. Chemiczne rzeczy to w tam bym odkładał. O, szampony. Szampon tu był, proszę bardzo. No właśnie, to trzeba po prostu logicznie sobie jakoś to ułożyć, żeby w przyszłości. Tylko logicznie, no najpierw on też tą ścianę musiałbym. No i więcej tych. Sypkie to bym, kurczę, gdzieś tutaj umieścił bardziej. Takie mąka. Wiecie, no chyba tak, tutaj, dobra. Jeszcze tam będą. Kola. Oj, zamknij. Kole, no właśnie, to wiecie co? Wezmę. Aha. Czekajcie. Kurczę. Daj mnie to. Bo tu papier. Papier to pójdzie tam. A tu będzie kola. Tu jest ta kola, tu jest. Tu będą do picia coś, tu nie wiem. To muszę odłożyć gdzieś indziej. To do picia, ale. Właśnie, sypkiego. Herbata, sypkie. Miód. No miód też takie do picia. Właśnie, o, to wezmę, tu odłożymy. O, sok jabłkowy może być. Kola, no i dobra. Spoko. Kurczak, no to mrożonki. Te mrożonki to wiecie co. Aha, ale tu są te mrożonki. Już coś mi się wydaje, że tutaj się też powtarzają. O, już widzę, co się powtarza. Słuchajcie, to tu, to tam. No i dobra. Sypkie i nie do picia, to bym tu położył gdzieś, dobra. I najgorzej jak się coś. O, to jest do picia, ale takiego nie, że od razu, więc tu bym gdzieś włożył. Kurczak tu jest? A co on tu robi? Nie, czekajcie. Kurczak? Nie no, kurczak. Kuciak. On gdzieś w mrożonkach tu był, czekajcie. Może tu może. O, tu odłożę mrożonki. No. I do lodówki takie, wiecie. O, jak frytki. O, kurde, drzwi w ten. No i tutaj na przykład były frytki, dobra. Co tu jeszcze mamy? O, sypkie coś. Sypkie to bym, kurczę, tylko że tutaj to do lodówki, to sypkie bym gdzieś tutaj, no, tutaj wrzucił. Coś, co tutaj nie pasuje. Herbata. Dobra, daj tu. Co tu jeszcze jest? Tu jest to, to. Kurczak tu? Nie, gdzieś kurczak był tutaj. A nie, to ziemniaki są. To ziemniaki. Tak, to ziemniaki to mogą być tutaj, dobra. Mąka niestety to będzie. Woda. Co to jest? Miód, dobra. Tutaj niech to będzie, dobra. Oni też mogą pomieszać, nie? Bo ja ten pomieszałem, to wiecie, nie? Sypkie, herbata. Tu była gdzieś coś sypkiego. Właśnie taka, no bo to weźmy tutaj położymy. Miód. Miód to chyba tutaj. Oczy orzechowe, masło orzechowe. Masło orzechowe, dobra, to wezmę tam. Sól. Sól to jest sypkie totalnie. To mogę gdzieś tam na dole. Nie wiem, już mi tam chyba namieszałem. Jajka, no to takie do lodówki, no to trzeba do. To gdzieś wiecie. O, tutaj, bo tutaj coś tam. Dobra, ja otwieram sklep. Pierdzielę. No.
Dobra, bo to trzeba, słuchajcie. 1400, no tak słabo, słabo to idzie. Kiedy ja się dorobię? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. No ale co? W sumie trochę pomagają, bo to wiecie, trochę coś tam. Może wezmę ten. Wezmę kredyt. Tylko z czego ja będę spłacał? Jak to tak idzie? Ale jak ten, to więcej klientów by było pewnie, jakbym ten. Dwie kasy bym uruchomił. Kurczę, trzeba to ruszyć. Ciekawe, ile kosztuje. Ile ten. Ja muszę sprawdzić, ile w ogóle. Jeszcze raz sprawdzimy se, słuchajcie. Ile kosztuje licencja na. A czyli ten, na wyburzenie ściany. Wyburzenie to. 4400, zobaczcie. 4400 plus licencja 2800 to jest 6. Nie, 7200. Dobrze mówię? Tak, chyba tak. 7200 potrzebuje, czyli 10 tysięcy potrzebuje pieniędzy. 10 tysięcy. A ile jest, żeby wziąć pożyczkę? 10 tysięcy, bank. Kurwa, nawet się tyle nie weźmie. Ale się tyle nie weźmie. Po co mi 5 tysięcy? A na co mi 5 tysięcy, panie? A jedź pan. 5 tysięcy. Tu kasę trzeba wy. Nie, to nie ma sensu. Jedź pan w cholerę. Dobry. Będziemy musieli trzaskać po prostu. No i to wszystko. Dziękuję. Jeszcze 180 płacę za tych. No chociaż oni noszą ten towar, nie? Ja się nie narobię. Ale ja wiem. Czy mi to jakoś tam. A te 180. No nie wiem, tak wiecie. 158, 68, dobrze, ładny rachunek. Sześćdziesiąt dziewięć, siedemdziesiąt. Dolar 32, 25. Dziewięćdziesiąt sześć, 37. Nie wiem, chyba zrezygnuję z tych panów. Kiedy indziej. Jak będą. Ten. No. Dziękuję, do widzenia. Na razie to nic tam wyniosą, a później ja sam to wszystko ogarnę. Muszę najpierw sam ogarnąć dopiero. Pięćdziesiąt sześć, 44. Bo bardziej mi kasa by była, żeby więcej tak szybko tych klientów. Chociaż to widzicie, no tamten będzie bardzo powoli mi tu. 34, 52. Chyba bardziej kasy jednak teraz potrzebuję. Fakt, że dużo wolniej. Ale żeby tak odcinek szybciej pchać, żeby więcej po prostu zarabiać, tak na odcinku, więcej jakoś. To trzeba byłoby chyba jednak tą kasę nową. Ja więcej na odcinku chyba zrobię, jak będę miał ten 48-11. Tak mi się wydaje. 64. Bo i tak ja wbiegłem. No nie wiem, kurczę, no tutaj się, tu pan zaszalał. 90, 7, 23. O, chyba tam mu grosza nie dałem. Wkurzony będzie był. A trudno. 2.8. Dwanaście, 24. Sto osiemnaście, 117 zapłacił. 95, 25. Dziękuję. 17,05. Sześć, sześć.
7, 24, 4, 57. Czekajcie, światło zapalę. Bo w sumie jak ja to ogarnię, 43, 7. Zakupuję, zakupy robię, sam to wszystko ten. No nie wiem, w sumie, kurde, no tak. Wiecie, no teraz chodzą i ten towar wyładowywują, ale i tak nie wyłożą też do końca. Nie przyniosą tego towaru. Wiecie co, olać to. Chyba sam będę to wszystko robił. Sam, wszystko sam. 51, 20. A ja nie wiem, czy mnie nie okradają. O, tutaj pan dużo. Tutaj pan duży rachunek zapłaci. Ale cieszę się. 149, 37. Siedemdziesiąt osiem, czterdzieści. Dwa sześćdziesiąt pięć. Widzicie, oni są bardziej niezadowoleni z tej kasy, że faktycznie kasy nie ma, a nie, że tam towar zawsze jest, a ze mną też jak prawie, że było, no może na początku, nie? 110, 67. Zawsze mogę przeoszczędzić na tym, żeby... ...92,06. Coś mi się tak wydaje. 7,28. A wiecie, więcej bałaganu zrobią ci, którzy po prostu... Jak, gdzie, jak to było, nie? Gdzie kucharek? 6, tam cycku... 12. To kto powiedział? Nie ma co jeść. Osiemdziesięć. Siedemdziesiąt jeden, 17. Dziwna ta liczba była, się przyjrzeć. 44, 70. No tak niby robią, bo robią, ale kurde, wkurzają mnie to. Kurzają mnie, mój towar dotykają. A nie kupują. Towar biorą, a nie kupują, nie? A ja nie wiem, czy nie podkradają. Kto to wie? 6,11. O, potato nie ma. No i jeszcze nie wyłożyli, widzicie, potato nie wyłożyli. Dranie. To nie będę chyba z nich zadowolony. Chyba sam się zajmę. Od przyszłego tak. I zbieramy, słuchajcie, na większe ten i kasy dwie. To tak, to rozumiem. A ci dopiero może później. A i tak będę sam wszystko robił. 35, 41. Proszę bardzo. Zrozumieją chłopaki. Ale będę musiał się nich pozbyć. Przyjdą kiedy indziej. Się kręcą tutaj cały czas. A tam 16,73. Proszę bardzo. No i dobra. No i co z tego, że zarabiam? Jak i tak, kurczę. 50. Jeden niezadowolony, bo ziemniaków nie było, bo nikt nie wyłożył. A jak teraz będą ziemniaki, to się wkurzę. 1500 zarobiłem na plusie. Dobra, no jest okej. O, ci już stoją. Nie mówcie, że ziemniaków nie. Przecież ziemniaki zamawiałem. Dzieje tutaj. Taka wielka paczka. A może ty, może wykupili wszystkie ziemniaki. Kurcie. No właśnie. A, tutaj były. Dobra, może jednego wezmę sobie tak dla siebie tutaj, żeby ten. Ale tak to więcej nie. Więcej nie. Dobra. Słuchajcie, moi kochani, to byłoby na tyle. O, a co tutaj jest? Kurde, ser. Kto to? Który to? Który z was? Nie widział paczki? Albo chciał wywalić? Kurde.
Normalnie uduszę. Uduszę wszystko sam. Dobra, słuchajcie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeśli tak, zachęcam was do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Widzimy się w kolejnym odcinku. Serdecznie was pozdrawiam. Zbieramy, słuchajcie, pieniążki na powiększenie naszego sklepu. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego. Cześć!